ten klimat w ogóle, że odchodzę niedługo jest taki, dlatego tak sentymentalnie w ogóle wszystko jest o śmierci. Ale zobacz ile osób przyszło. Wszystko. No, dziękuję bardzo. Chcą wziąć ciebie, wiesz, zobaczyć przed śmiercią. Dom ma pompowany katafalk. Mam nadzieję, że moja mama tak nie ogląda. A psyka się nazywa emocjonalny troll. I opowiada o trollach. Trolle są to istoty w internecie, które wypisują straszne rzeczy na temat innych ludzi, tylko po to, żeby sprowokować ich do dziwnych emocji. Dawid twierdzi, że nigdy nie usłyszał, żebym zagrał dobrze tę piosenkę, więc gwarantuję, że teraz też jej nie zagram dobrze. Mówi, że złapiesz mnie za rękę, to za rękę złapię ciebie. Pytasz, czy spędzimy razem święta? Szczerze mówiąc, nie wiem. Kupiłem ci bukiet róż i kartkę z życzeniami, co nie znaczy, że nie mogę spotykać się z innymi dziewczynami. Pytasz, czy lubię cię najbardziej na świecie? Wiesz, że cię lubię, ale czy najbardziej to nie? Pytasz, czy wpadnę dzisiaj, czy będę poza domem? Nie wiem, spytaj mnie wieczorem, o, wiesz, kim jestem. Jestem emocjonalnym trolem. Jestem emocjonalnym trolem. Jestem emocjonalnym trolem. Mówi, że nie chcesz mnie znać, lecz ciągle do mnie dzwonisz. Spotykasz się z kimś innym, lecz czas z nami trwonić. Nie odpowiadasz na wiadomość przez całe dnie, po czym nagle się pojawia. Wdzięczysz się, pytam, o której mamy spotkanie. Ty odpowiadasz 5 minut przed, jakbym był na zawołanie. Pytam, czy jedziemy na wczas, nawet rezerwację już wziąłem. Ty 3 razy zdążyłaś już zmienić zdanie. O, wiesz do cholery, kim jesteś. Jesteś emocjonalnym trolem. Jesteś emocjonalnym trolem. Jesteś emocjonalnym trolem. Nie ma nic nudniejszego niż miłość i bycie szczęśliwym. Chciałbym spokoju, spróbowałbym z kimś innym. Zostawiłem u ciebie dwie koszule, możesz je zatrzymać. Mam i dość w domu, mogą ci jeszcze przydać. Znajomi pytają, jak razem możecie wytrzymać. Ja nie wiem, czy pytać, co u mnie słychać? Przecież kiedy jesteś trolem, to czasem nawet trolem możesz nie wytrzymać. Zemsta trolem.